Pracują w zakładzie w Białymstoku. Im niewiele grozi, to tak powiem,
córka, jeżeli będzie funkcjonowała tak, jak funkcjonuje, będzie miała problemy w przyszłości. Akcjonariusze z Białorusi. Cały pierwszy rząd tutaj w naszej sali. Każdy z Was, kto siedzi w pierwszym rzędzie, jest akcjonariuszem z Białorusi. Druga grupa akcjonariuszy to pracownicy z Suwałk. Pracownicy z Suwałk, których sytuacja jest bardzo trudna, bardzo niepewna. To drugi rządek w naszej sali. Drugi rządek to pracownicy z Suwałk. Kolejny rządek to konsorcjum banków Skowiec. Trzeci rządek to konsorcjum banków. Przypominam, że banki pożyczyły pieniądze naszej spółce i teraz chcą je odzyskać wobec tego, chcą, żeby spółka przynosiła zyski. Kolejny rządek to fundusz emerytalny Bogater Długi. Czwarty rządek Bogater Długi. Fundusz emerytalny, który inwestuje w naszą spółkę po to, żeby w przyszłości mieć kapitał, z którego będzie wypłacał emeryturę. Kolejna grupa, kolejny rządek to inwestorzy indywidualni. Ci, którzy kupili akcje spółki po to, żeby proszę cię to spekulować. I ostatnia grupa to fundusz inwestycyjny. Szybki zysk. Fundusz inwestycyjny, który zainwestował pieniądze w akcje spółki i chce dosyć szybko odzyskać te pieniążki i jeszcze sporo zarobić. Posłuchajcie. Za chwilę podzielicie się na grupki w taki sposób, jak powiedziałem. Każdy z tych grup rozda wam jeszcze dodatkowo taką karteczkę, na której będą wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, napisane. Jeżeli ktoś czegoś zapomniał, może to pytać lub przeczytać wam karteczkę. Jakie są wasze zadania? Uwaga! Zadania są bardzo, bardzo trudne. Zadanie pierwsze. Słuchajcie uważnie. Musicie określić swój cel inwestycyjny. Czy waszym celem jest wysoki zysk w krótkim czasie? Czy może mniejszy zysk, ale rozłożony na lata? Po drugie, zastanówcie się, jakie ryzyko możecie zaakceptować. Czy duże, czy małe? I po trzecie, na jak długo inwestujecie? Na krótki okres czasu, czy na bardzo, bardzo długo? Nie ma dobrej odpowiedzi. Każda z grup musi sama myśleć, jaka jest ta odpowiedź, która ją charakteryzuje. To pierwsze zadanie. Uwaga, jest jeszcze drugie. Musicie w grupie zgodnie, co będzie bardzo trudne, podjąć decyzję o tym, jakie decyzje zapadną na wami zgromadzeniu akcjonariuszy. Pierwsza decyzja dotyczy tego, co zrobimy z zyskiem. Każda z grup musi zadecydować, czy wypłacimy dywidendę, czy zainwestujemy, czy podzielimy zysk pół na pół. Drugie pytanie, co zrobić z zakładem Suwałka? Zamknąć i przenieść pracowników do drugiego sklepu. Zamknąć i przenieść produkcję do Chin. A może nic nie robisz? A może udzielisz lepszy pomysł? I trzecie pytanie, czy i jak zmienić wynagrodzenia pracowników? Dużo więcej będą mieli wynagrodzenia pracownicy oczywiście. Czy podnieść wszystkim? Czy podnieść tylko zarządowi spółki? A może nic nie robić? To są wasze zadania. Proszę podzielcie się teraz na grupy. Każda grupa znajdzie sobie opiekuna. I postawcie.